Nie nagrywa, nagrywa. Nagrywa. Krzysztofie, spodobała ci się jakaś pani? Tak jest. Co słuchała koncertu? Tak jest. No? Ona w kapeluszu, ładna, piękna. O! Aż nagrałeś ją kamerą sobie na pamiątkę. Tak? Tak. No? Piękna, wspaniała kobietka. Było może podejść do tańca zaprosić? Chociaż to taka muzyka trochę nie do tańca chyba. Do tańca czy różańca? Jakieś rapy, hip-hopy? Sygnału nie ma. Czego? Sygnału. Jakiego? W samochodzie? Jest, ale nie mogę trąbić, bo zakłócimy koncert. A weź raz. O nie, nie. Ale ten, tam co notujesz? A tutaj to nastawiam tutaj w komputer, wiesz, że pokazuje różne rzeczy. Albo prędkość, albo zużycie paliwa, albo ile kilometrów przejechałem, albo tutaj, o, czy olej jest w samochodzie właściwie. O, teraz będzie mierzyć olej. I zaraz powie, o. Okej. Okay. Olej jest okej. Okay. A paliwa? A paliwo to tu ma wskaźnik. A tu na przykład pokazuje zużycie paliwa. Na przykład, o. 7, 8 litrów na 100. 8 litrów na 100. O, znowu ktoś dzwoni do Krzycha telefonem. Pewnie jakiś widzowie. Mogę jak Krzysiek trochę spróbować? Możesz. A tą łopatkę cieni. A ja wziąłem jeszcze sobie drugą. Truskawka. Halo? Nie, truskawka. Facecie, jak dzwonisz, no, bardzo to dzwoń. Jak no. Jak nie chcesz dzwonić, to nie dzwoń. Prawda? Lody Gusto, wytwórnia lodów włoskich. Włoskich lody. Krzysiek uciekł, bo komary go zaczęły gryźć w parku. No. To uciekłem. W samochodzie jest bezpieczny. Żeby tam podjechali bliżej. Samochodem. Powinny być takie koncerty samochodowe. No. Jak kina są w Ameryce samochodowe, że się siedzi w samochodzie i się ogląda. I to jest niezły pomysł. A ty wiesz, że w Ameryce jest, że do kościoła samochodami wjeżdżają? W Ameryce do kościołów? Tak. Nie słyszałem. Nie mówił. No. Sąsiad, taki Sławek. Tak. Że on był w Ameryce, jego rodziny siedzi i mówi, a wiesz, że po cmentarzach jeżdżą samochodami? Samochodami. No bo jak mają duże cmentarze, daleko jeździć. Powinni mieć takie te hipermarkety, wiesz? I wiesz, ci powiem, że tam naukę jazdy po cmentarzach robią. O. A wiesz, że nie można jeździć po grobach? No nie można. A to oni nie jeżdżą po grobach, oni pewnie jeżdżą po uliczkach pomiędzy grobami. Nie, normalnie, bo tam grobów nie ma. O. Tam jak zawalają, to prosto z ziemią równają. No. I wszystko. Że co, że sama trawa jest tylko? Sama trawa. A to jak znajdują, gdzie kto leży? Nie wiadomo? Nie wiadomo. O, cholera. Jak ciebie, żeby tam pochowali, czy no. Nie? Tak. Wy? No. Normalnie inne ludzie przyjechaliby. Mhm. Chcieliby postawić tobie świeczkę na przykład. I co, nie znajdą? Gdzie? Nie. O kurczę. No, to nie jest dobrze. Szliście by? Przypuśćmy. Mhm. Ja tu pochowany. Tak. A ty pochowany? No. No ale to jakoś zaznaczają? Czy tu, nie? Nic. No. I tak. Idziesz i tak. Patrzysz na grób. Patrzysz. Ja? Nie ja. Ja? Nie ja. A, nie ten. Stałeś świecę na cudu. A, to wtedy gdziekolwiek świeczkę postawić można. No? Bez różnicy. Bez różnicy w sumie. No. I tam jak umrze, to oni płaczą, mówią. Nie płaczą? Tam bawią się. O! Chlają, piją, no. I tak dalej. Tak. Może to i dobrze. Już trosk nie ma na świecie. No? Nie ma już trosk na świecie. Człowiek, bo umarł. To co się martwić w sumie? Wiesz.
Zależy jeszcze, w co wierzysz, co po śmierci się dzieje. Jak do nieba pójdziesz, to się cieszysz. A ty nie wiesz, czy do nieba pójdziesz, nie? A kto wie tak naprawdę? No. Ty wiesz, że do nieba pójdziesz, albo ja? No nie wiadomo. A co się w ogóle dzieje, to nie wiadomo. Tak? No. Ale pomysł, żeby w Ameryce jeździć wszędzie samochodem, to jeszcze do sklepu by można wjeżdżać. Tak wjeżdżą. A tam wjeżdżają? Do sklepu? Do hipermarketu. Tak? I samochodami sobie jeżdżą? Za wózkami? Tu takie małe samochodziki. No. Te duże stawiają na parkingu. Przecież siadają się na malutkie. A to wygodniej by było w ogóle się nie przesiadać. Ty wjeżdżasz i do bagażnika pakujesz, co ci potrzeba. Z grzewkę mleka, worek cementu, co tam jeszcze? Betoniarkę, karnister benzyny, łopatę, szafę trzydrzwiową. A by się nie zmieściła. I wersalkę jeszcze, i dwa fotele. A by się nie zmieściła. No nie wiem, to jakbyś dużym samochodem przyjechał. Ale w Ameryce, wiesz, oni mają przecież, oni dlatego oni mają te samochody, takie pick-upy właśnie, że mają ten, pakę z tyłu. To właśnie, wiesz, w Ameryce to pasuje. Jak tam krowę chcesz przewieźć, albo worek ziemniaków, to wrzucasz na ten. Na pakę? Na pakę. I wieziesz, wiesz. No. A tam krowy nie przywożą. No krowa to może się nie zmieści, bo to krowa z 500 kilo. Ale taki świniaczek, jakiś ze 100 kilo, na grilla. Tam świnie nie, tam jeszcze nie ma. W Ameryce? Tak. Czekaj, oni bizony mają przecież, wszystkie zabili. Mieli te, biegały po prerii. Indianie wtedy z głodu prawie umarli. No. Bizony to jak żubry takie. Dawaj, takie jedziemy dzikie, bizonie. Dzikie krowy. No. O, to kończymy nagrywanie.